Amarok, jesteśmy na gali Spartan Fight 7 w Chorzowie, a ze mną Adam Wieczorek. Cześć Adam! Cześć! Przede wszystkim w końcu miło mi Cię poznać. Pierwsze pytanie będzie takie, bo nie przejdę od razu do punktu, do sedna. Powiedz, jak się czujesz z tym, że zostałeś odkryciem roku 2016, bo słyszałam, że statuetka trafiła do Ciebie. Tak, trafiła. Bardzo mi miło, dziękuję za to docenienie. Byłem naprawdę zaskoczony. No to teraz drugie pytanie. Gala już trwa, jesteśmy gdzieś tak mniej więcej w połowie. Powiedz, jak Ci się podoba, no bo jednak to była gala, na której Ty również miałeś wystąpić. Jak zawsze bardzo wysoki poziom sportowy, gratulacje dla organizatorów, że doszło do skutku, bo dużo zawodników wypadło, ale mimo tego stoi wszystko na wysokim poziomie. Czy jest jakiś pojedynek, na który szczególnie czekasz? Szczerze, na Michała Królika, na wszystkie walki chłopaków od nas z klubu oraz oczywiście na walki wieczoru. No to teraz przejdźmy do Ciebie, powiedz. Przede wszystkim bardzo Ci gratuluję, że dostałeś się do najlepszej organizacji MMA na świecie w ogóle. Jakie to jest uczucie i tak naprawdę ile trwały negocjacje? No bo my się dowiedzieliśmy nagle, totalnie nagle, a Ty ile czasu dyskutowałeś z UFC? Znaczy my nie dyskutowaliśmy, ja dostałem pierwszą ofertę w grudniu, żeby bić się w styczniu chyba na tej gali co Marcin Held za Damiana Grabowskiego, ale nie wziąłem tego. No i tam cały czas miałem to gdzieś z tyłu głowy, że taka propozycja ma się pojawić. Tutaj organizatorzy też wiedzieli, że może być coś takiego. No i tyle. No, jak dla mnie, no ja nic wielkiego nie zrobiłem. Po prostu dalej trenuję tak samo, dalej ciężko się przygotowuję. No i tak jak mówię, to podpisanie kontraktu nic jeszcze nie zmieniło. No zobaczymy, jak zrobię pierwszą walkę. A gdzieś tam pokątnie już słyszałam, że ta walka jest już ustalona, że jest już termin rywal. Nie dowiedziałam się gdzie, ale czy to prawda? Nie, to nieprawda. Dalej szukamy miejsca. Miałem się bić w Sztokholmie, ale to chyba nie dojdzie do skutku. No czekamy dalej na termin. Na pewno to będzie przed galą w Polsce. Właśnie o to Cię chciałam zapytać, czy gdzieś tam termin jest losowany na galę w Polsce. No ale skoro będziesz miał już takie przetarcie w tej organizacji, skoro chcesz zawalczyć wcześniej, no to czy jak wygrasz, to kolejnym celem będzie właśnie ta gala w Gdańsku? To wszystko zależy od organizatorów. Ja chcę brać ich wszystkie propozycje już potem i walczyć jak najwięcej. Czy jest jakiś limit walk, które chciałbyś stoczyć? No UFC jak robi galę co tydzień, także naprawdę można tam zadziałać bardzo dużo. Jak zdrowie pozwoli, to jak najbardziej. No to teraz jeszcze zupełnie na koniec. Powiedz, komu chciałbyś podziękować? Kogo chciałbyś pozdrowić? No bo jednak to jest ten moment. Całą redakcję MMA Rocks. Wszystkich, którzy przyznali mi statuetkę Heraklesa. Nie no, a tak naprawdę to wszystkim osobom, które mi kibicują, cały mój sztab trenerski, wszystkich trenerów, wszystkich moich sponsorów i ludzi, którzy mi pomagają oraz wszystkich, którzy trzymają tak naprawdę za mnie kciuki. A ja bardzo dziękuję Tobie, już się nie zatrzymuję, możesz iść oglądać galę. Dziękuję Ci bardzo.